Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem teraz opowiedzieć o sensorze Ray w naszej małej serii dotyczącej Blender Game Engine i w szczególności poświęconej sensorom. Przełączmy się w takim razie szybko do Blender Game. Weźmy sobie, włączmy Game Logic. I teraz, aby pokazać, na czym polega działanie tego sensora, oczywiście znowuż będę potrzebował dwóch obiektów. Wybierzmy w tym celu na przykład taki obiekt jak kulkę. Naszym bohaterem będzie również małpka, która będzie w tym momencie odpowiadać za wyczuwanie tego, co się dzieje na scenie. Postawię naszego małpiszona w położeniu minus 10, 0, 0. Możemy to szybko sprawdzić, jeżeli otworzę sobie ten panel tutaj. Mamy minus 10, 0, 0 w małpce. Kulka stoi w położeniu 0, 0. Wszystko jest spoko. Małpkę odwrócę w tym momencie tak, aby kierowała się twarzą prosto w stronę kulki. Możemy popatrzeć na tą scenę z boku, więc będzie widać dokładnie, co się tu dzieje. Widok z góry na razie mam ustawiony. I teraz tak. Ten sensor, o którym chcę powiedzieć, nazywa się Ray, podobnie jak bohaterka siódmej części Gwiezdnych Wojen. I to jest to sensor, który określa za, który odpowiada, jest to sensor, który odpowiada za wykrycie obecności obiektu w pewnej odległości przed naszym czujnikiem, przed tym obiektem, który ten sensor ma. A więc małpka może w pewnej odległości przed sobą wykryć tę kulkę. I więc działa to w tym momencie dokładnie tak samo, jak omawiany już przeze mnie sensor Near, czyli w pobliżu. Z tym, że w tym momencie NIR działa w każdym kierunku. To jest taka sfera, która wykrywa cokolwiek w pobliżu małpki, nawet pod nią, nad nią, z tyłu, wszędzie. Natomiast Ray pozwala wykryć obiekt w pewnej osi, czyli na przykład na osi X przed małpką, albo za, albo z boku na osi Y, albo ponad i tylko tak. Mamy tutaj taki parametr, który za to odpowiada. To jest ta mała kontrolka menu, z którego wybieram, w której osi ma następować wykrywanie naszego obiektu. I jeżeli wybiorę sobie plus X axis, w tym momencie będę miał wymuszenie, że małpka będzie patrzyła przed siebie. Będzie widziała tylko to, co jest przed nią. Oczywiście ważna jest także odległość. Na razie range tutaj jest bardzo mały. To jest 1/100 jednostki blendera. Mogę tutaj dać 10 i w tym momencie małpka będzie wykrywać tą kulkę jako obiekt, który z tym takim promieniem przez nią wysyłanym będzie kolidował. Musimy sobie tutaj wyobrazić takie lasery z jej oczu, które mogą trafić w tą piłkę czy tam kulę i wtedy dopiero będzie wykryta kolizja. Teraz, aby sobie to jeszcze wyobrazić, aby to wszystko ładnie działało, potrzebujemy mieć jakąś widoczną akcję, która ta małpka będzie mogła pokazać, że rzeczywiście zobaczyła kulkę. Możemy zrobić na przykład coś takiego, że ta małpka się schowa. W tym celu użyjemy szybko aktuatora, który nazywa się Visibility. On jest tutaj, był zasłonięty. I wyłączę tą opcję Visible. W tym momencie małpka przestanie być widoczna, jeżeli ten aktuator zadziała. Połączę teraz obiekty ze sobą i zobaczymy, czy to działa. Prosta konfiguracja powinna nam pokazać, czy jest wszystko w porządku. Tutaj zauważcie też jeszcze jedną rzecz, że mam coś takiego jak X-Ray Mode, o którym zaraz powiem, i Property. Te Property na razie pozostawię nieustawione i zobaczymy, czy dla takiego pustego pola ten sensor zadziała. Ciach i zobaczcie, jak widać, małpka spokojnie sobie stoi, nie zniknęła, w związku z tym najwyraźniej to nie zadziałało. Zwiększę troszeczkę zakres, 15 ustawię, pach, jak widać, nic się nie stało. Aby małpka zadziałała w tym układzie, musimy mieć ustawione tutaj property, a to property musi być ustawione na obiekcie, który chcemy dostrzec. W tym przypadku jest to kulka, a więc dla kulki musiałem tutaj dodać coś takiego, czy też kulce musiałem dodać jakieś property, w tym przypadku to jest prop. Taki prop zostawię po to, aby nie zanudzać, wpiszę tylko tutaj po prostu prop, więc kulka nazywa się prop i taki obiekt spodziewam się dostrzec. W tym momencie, jeżeli uruchomię cały system, o, widzę, że znowuż nic się nie stało. No i teraz powstaje pytanie, dlaczego? Najprostsza odpowiedź jest taka, że musimy sprawdzić, czy działają odpowiednio osie. Przede wszystkim x-axis to jest oś, która jest traktowana jako oś względna dla obiektu. No więc tutaj mam na razie wszystko dobrze ustawione, ale dla pewności włączę jeszcze osie wyświetlane na obiekcie, żeby się upewnić, że to jest na pewno dokładnie tak, jak trzeba. I widzimy tutaj, że te osie są zupełnie źle ustawione. Popatrzcie, o dziwo, okazuje się, że X jest skierowana w stronę ucha tej małpki, a ta oś, która teraz jest złożona z kierunku X-owego, to jest oś minus Y. No więc jeżeli to tutaj zmienię, w tym momencie spodziewam się, że to wszystko zadziała już zgodnie z przewidywaniami, uruchamiam i patrzymy, co wychodzi. I bam! Jak widać, małpka zniknęła. Dlatego na te osie trzeba zwracać uwagę. Jest to jedna z rzeczy, które w tym sensorze jest dosyć ważna do ustawienia. Jeżeli też wyrzucę ten property stąd, to ten sensor nadal będzie działał i wtedy kolizja, czy też wykrycie, będzie następowało dla wszystkich obiektów, które znajdą się na linii wzroku takiego obiektu, takiej małpki.
Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać, ponieważ to jest oś względna, w której ta małpka patrzy, to mogę tę małpkę również odwrócić. To znaczy, jeżeli będzie ustawiona ona na przykład patrząc w tamtą stronę, ja wymuszę jej obrót tak, żeby się przekręcała i nagle zobaczyła tą kulkę, to w tym momencie to będzie również działać. Oczywiście musimy wtedy zmusić tę małpkę do obrotu i to możemy zrobić bardzo prosto za pomocą sensora Always. A więc dodam tutaj Always, dodam teraz sensor, który będzie określał powolny obrót tej małpki. Weźmy sobie na przykład minus z, znaczy kierunek z na minus 1 stopień. Połączmy to wszystko, zobaczymy, czy to będzie akurat wystarczająco. Zobaczmy, jak to będzie działać. Always, jak wiemy, będzie zawsze wzbudzał ruch, a ruch będzie wykonywany przez ten aktuator motion. W związku z tym małpka powinna się zacząć okręcać w swojej lokalnej osi z. No i teraz popatrzmy, jak to się zachowa. Widzimy, że się obraca i nagle zniknęła. Dostrzegła po prostu tą kulkę. Teraz jeżeli rozmiar tej kulki, czy to nie rozmiar, ale bardziej ta odległość między obiektami będzie niewielka, no to w tym momencie ten range tutaj można będzie zmniejszyć, na przykład 5. W tym przypadku to jest znacznie za mało. Widzimy, że nie następuje znikanie, ale jeżeli tylko się ta kulka przybliży trochę, na przykład na taką odległość, to w tym momencie ten sensor już zaczyna działać. No i rzeczywiście został dostrzeżony obiekt przez małpkę. Teraz między tymi obiektami odległość wynosi dokładnie 6 jednostek. Sprawdzimy, czy działa. Jak widzimy, to już jest zdecydowanie za dużo, ale jeżeli się troszkę tylko przesunę tak na 5,5, to zobaczymy, czy będzie mimo wszystko działać. Pach, i widzimy, że działa. Chodzi o to, że tutaj znowuż jest wykryta kolizja z powierzchnią obiektu, czyli jeżeli centrum jest troszeczkę dalej niż centrum naszego, ale wierzchołki są w pobliżu, to i tak może nastąpić wykrycie danego istnienia, danej kuli, dajmy na to w tym przypadku. Dobra, teraz tak, co jeszcze mamy w tym sensorze? Mamy możliwość wstawienia property, na które będzie tylko i wyłącznie reagował ten sensor, a więc jeżeli tu będzie wpisane prop dla kuli, to już innej kuli nie dostrzeżemy w ten sposób. Wpisuję tutaj prop, dodam sobie także inną kulę, albo kiła na przykład, żeby można było je bardziej odróżnić od siebie. I teraz zobaczcie, jeżeli na przykład kula będzie stała nawet trochę bliżej jeszcze, ale będzie ją zasłaniał ten klocek, to w tym momencie małpka nie powinna kuli zobaczyć. Uruchamiam, testujemy i widzimy, że teraz kulka schowała się za klocek. W związku z tym małpa nie jest w stanie jej dostrzec. I właśnie po to istnieje trzeci parametr, o którym nie mówiłem jeszcze, tak zwany ten X-ray mode. To jest tryb prześwietlania promieniami X, czyli rentgen w oczach. Można tak sobie to wytłumaczyć. W tym momencie, jeżeli będziemy mieli taki klozek, który zasłania kulkę, to i tak ona nie zdoła się zasłonić przed wszystko widzącym wzrokiem takiej małpy. No i teraz, jeżeli popatrzymy, o, zasłonił się, a to pech. No, bo muszę jeszcze włączyć tego X-raya, zobaczcie. Więc włączam i teraz patrzymy, jak to będzie. Pach, teraz zadziałało. W związku z tym wiemy już teraz, co i jak tutaj działa. Została jeszcze jedna rzecz, o której nie mówiłem. Tutaj mamy te property i to property jest teraz wpisane, ale nie musi to być koniecznie jakaś własność przypisana do obiektu. Na przykład tutaj mam to prop wpisane dla kulki, dla kostki, nic. Może być tak, że zamiast tej własności będę miał po prostu materiał nałożony na obiekt. Zróbmy to na przykład w ten sposób, że kostka będzie miała jakiś tam materiał, który nazwę, no jakkolwiek, bądź weźmy sobie na przykład coś takiego, new, nazwę go po prostu A, ponieważ tutaj jest mało miejsca, to wpiszę takie coś malutkie. Teraz kostka posiada materiał A i mogę ustawić swoją małpkę w tym sensorze tutaj w ten sposób, że ona będzie reagować na materiał. Wystarczy tylko, że zamiast property wybiorę sobie materiał i wybiorę sobie materiał o nazwie A. W tym momencie małpka będzie zwracała uwagę na obecność tej kostki, a będzie ignorować obecność kulki. Oczywiście gdybym chciał, żeby reagowała i na to, raz według materiału, a raz według property, to muszę dodać drugi taki sensor i tyle. Uruchamiam, patrzymy, co się dzieje, no i bam, oczywiście zauważyła, że jest kostka i momentalnie się schowała, zniknęła. Tak to działa. Mogę tutaj wrócić do ustawień property, ciach, i reaguje dopiero wtedy, kiedy zobaczy kulkę. Przy czym ten rejestr jest dosyć wąski. Jeżeli się zbliży do środka tutaj w pewnej odległości, to dopiero wtedy zaczyna działać. No i cóż, wystarczy chyba na ten temat mówienia. Zapraszam do następnych tutoriali. Do zobaczenia.